Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj ostatnie przygotowania do wyjazdu Bizona Rekorda. Ekipa już tutaj działa. Podział prac jest, ja nagrywam. A moje parobki szykujemy się do wjazdu w Łubin. Czyścimy kombajn po w sumie przężytku. Tutaj było dość mocno zalepione sito. Właściliśmy wtedy do północy. No. Ostatni dzień. Żeby to wyleciało i tam szturchnąć jeszcze. No to puścisz się zaraz. I ogarniamy temat, zaraz będziemy wjeżdżać w Łubin. Wyczyściliśmy filtry, tutaj sita wyczyściłem, Piotruś tam troszeczkę obdmucha. Może na stronę Łubinę. I zobaczymy co. W sumie możemy iść go palić. Pompnąłeś go tam? Pompnąłem go. Co? No to idź. Dobra, dobra. Dyga ładnie. Dyga ładnie. Czekaj. Dobra, będzie wyjeżdżał zaraz. Jedź, jedź, tylko zawijaj w tamtą stronę. Dawaj, tutaj masz miejsca tyle. Dawaj, tu przejdzie. Jedź. Ale mnie kurde ten. Piotruś, weź no mnie obsikaj trochę. Nie obsikaj tak, tylko wiesz, popsikaj. Powietrze. No. No i dobra, git. Bez przesady, Piotr, bez przesady, tam nic nie trzeba pompować. Mówisz, że wszystko na swoje miejsce. Wszystko jest pod kontrolą. Nie działa? No co już pali z tego chyba? No. Dobra. Wyczyściliśmy trochę, przekręciliśmy pasek i grzejemy go. Tam u stachu zobaczymy, ile wyleci śmieci. Tam u wiatr na full to... Ohoho. Nie dało, nie? Wszystko do wójta poszło. Chłopie, ale poszła chmura. No, jeszcze tylko kłoski, to się otworzy sita i tamte podsiewasz jeszcze, tylko wydubę. Bierzemy. Siedziecha stoi i czeka. I czeka na... Bestia już jedzie. A my razem z nią. A to jest ten łubin. Słynny. Zawadzki łubin. Legenda głosi, że odda w tym roku. No trochę jest go, nie wiem, chyba w pół hektara go miało być? Nie wiem. Czy 40 jarów? Jakoś tak. Ale no powiem ci, że strączków jest. Strączków jest. Tylko kosić. No wysypuje się, dlatego kosimy. No coś tam. Bo to są dwa gatunki. No wiem, biały. No żeby nie było, że będzie mucił i musi wysypać po chłopak. No to co zrobić? Chcieliśmy dostroić kombajn, no i tak to nie jest do perfekcji jakoś zrobione, no ale z tego względu, że łodygi są po prostu zielone i ciężko, jest dużo masy do przerobienia i to po prostu jakieś łuszczyny, kawałki łodygi trafiają razem z łubinem do zbiornika, ale najważniejsze, żeby go skosić, bo teraz raczej on nie doschnie. Już tak bardzo. Co jest, to trzeba zebrać, a później najwyżej Karol przywiezie go do mnie, przewiejemy go na wialni jeszcze i będzie materiał na kolejne lata, na poplon, w razie czego. Chyba że się znajdzie kupiec, to sobie sprzeda chłopina. Ja teraz zasteramy bizonka. On tam poszedł zobaczyć co i jak. Swoim okiem dojrzeć, no, schodzi mi tutaj z dachu. No i co? Słyszałeś, dziad? Coś tam się ten, coś tam się nasypie do niego. Jeszcze tam kawałeczek sobie. Powolutku i nagrywaj się z boku. No te, znaczy ja, Piotruś miał nagrywać, ale nic nie nagrywać. Chcę nagrywać kabinę, ja nagrywam z boku. Dobrze. No i lecimy sobie pomalutku. Nie wiem, czy wam pokażę przez szkiełko. Zaraz wam pokażę z zewnątrz. Coś leci, nie? Gdzieniegdzie już wyłożony był, tak porósł. Dużo masy też będzie zielonej. I co? No użyźni na pewno to glebę. Tutaj chyba będzie pszenica, z tego co się orientuję. Tak zwane ostatnie ślima w tym roku. Działam, nie wiem, tutaj jest chyba, jak wspominałem, 40 jarów, coś koło tego. Tu są dwie odmiany. Jeden to jest taki ciemny łubin, a drugi bielutki. mamy plandekę. Dawaj. No, na całość rozsypę, to będzie sesek. Z 6 metrów będzie? Będzie, nie? Kurde, to miał być na poplo, na tu wyszedł łubin taki rzeszowy. Dobra. Masz, Piotruś, kamerę na głowę, nałóż się. Po co mi na głowę? I sypiemy łubinek. Zobaczymy, co to wyjdzie. Są mieszane. Nie jest źle jak na tyle, co miało. A jeszcze nie wszystko. No cóż. Będzie więcej, to się... Tam się zapycha, bo jest mała przestrzeń. No dobrze oddałem. No i to by było na ten sezon na tyle z rekorda z koszenia. Jedziemy do sadowej.